Nie wiem, kim jesteś, coś mi w tobie nie pasuje. Więc ja. Ja... Tak szczerze polubiłem to tego kocha, ale raczej wolił uniknąć, więc sorry, to cokolwiek. No. Dobrze, Majku? Dzięki. Usiądźcie sobie panowie na krześle i patrzcie. Siadacie sobie? Mhm. Ja dobrze, stoję. No. Ja więc siadam. Tak. Christopher. Wziąłeś tabletkę Tornada. Po kilku sekundach czułeś dziwnie. Miałeś zawroty głowy i twoja świadomość jakby na chwilę się wyłączyła. Twoje ciało, twój duch został wyrwany jakby z ciała i przyciągnięty przez coś jak mały tunel. Zauważyłeś, że masz zamknięte oczy i ktoś się na ciebie drze. Co to kurwa ma być? Chłopie, za co ja ci płacę? Daj coś od siebie, więcej uczuć, więcej tego czegoś. Zrób coś, wczuj się w swoją postać. Nie oczekuj, że scenariusz da ci wszystko jak na tacy. Rozumiesz? Rozumiesz mnie czy nie? Widzisz, że jesteś na planie filmowym. Wokół pełno kamer i obsady technicznej. Przed tobą stoi koleś w berecie, trzyma w jednej ręce megafon, a w drugiej papiery, którymi co chwilę uderza o drugą dłoń, o drugą rękę. Słyszysz, co ja do ciebie mówię? Słyszysz czy nie? No słyszę, przepraszam. Jakie przepraszam? 2 tygodnie opóźnienia! A to jest dopiero 5. scena. Chłopie, ogarnij się, albo wszyscy wylecimy stąd na zbity pysk. O, no przepraszam, Oxy, coś tam, bla. O tym mówię, wieczny brak uczuć. Nic, kompletnie. Eddie. Proszę. Również zostałeś ściągnięty przez podobny tunel. I gdy ponownie otworzyłeś oczy, zauważyłeś, że w jednej z dłoni trzymasz megafon, a w drugiej plik papierów. Przed tobą stoi jakiś jakiś typek w kostiumie. I niezbyt przejmuje się tym, jak cię na niego wydzierasz. A raczej wydzierałeś przed chwilą. Jesteś cały czerwony i pulsuje ci żyłka. Czy ty do jasnej cholery słuchasz, co ja do ciebie mówię, czy sobie olewasz to? Przepraszam. Kurwa nie przepraszam, tylko wróć trochę w to więcej uczuć. I naucz się tekstu. No przepraszam. Skąd przepraszam? Naucz. Leć na plan. Okej. Dobrze. Stoisz. Na czymś to wygląda ci jak atrapa dżungli. Widzisz, że kamery zaczęły grać. Twój reżyser przyjrzał się na siedzonku, tym takim swoim reżyserskim. I co robisz dalej? Ziomalek? Idę przez dżunglę, a przynajmniej staram się iść. Co ja robię? No kręćcie, to wasz film. A, to akcja! Mhm. No ruszaj się, panie człowieku, reżyserze. Rób coś. No to idę, powoli. Więcej życia, no kurde, jesteś w zasranej dżungli, pobiegnij może. No to skaczę. Znaczy podskakuję tak. Co ty, królik? Nie panie, ale przynajmniej na węża nie stanę żadnego. Jeszcze raz! Naucz się tego tekstu! Naucz! To pan przypomni go. Zapomniałem znowu. Jesus Christ! Biegniesz przez tą zasraną dżunglę. Masz uważać na węże i inne gówno, które macie po prostu wpierdolić. A ty sobie idziesz jakby nigdy nic i skaczesz jak pieprzony króliczek? No to skakałem normalnie. Kurwa, Maciej. Ile razy mówić? Ile razy mówić? No biegnij do tej zasłonej świątyni! No to biegnę i wytężając tak wzrok i wypatrując każdego niebezpieczeństwa. I w tym momencie właśnie spada na ciebie włącz. Czy ty kurwa nie umiesz szybciej biegać? Co to są za ludzie? Co to są za ludzie? Czy wy widzicie, z kim ja muszę pracować? Rzucam tę robotę,
chcesz, to znajdź sobie innego aktora, wychodzę z planu i tyle. Wracaj tu! Wracam. Bardzo dobrze. Następnym razem milej proszę, albo następnym razem w ogóle nie wrócę. Kurwa mać, jesteś w robocie. Nie rozumiesz tego, że jak nie postarasz wychodzę. Się i nie pobiegniesz, wracaj tu! Wracam. Słuchaj mnie i nie wychodź milej. Jak posraniec. To odnóż się do mnie milej. Do jasnej cholery. Posłuchaj, a potem wychodź. Musisz zagrać to dobrze, bo inaczej... Nie rozumiesz, że nas wypierdolą i nigdzie nas nie przyjmą w mieście? Powiedz słyszycie... mi bardzo dokładnie. Słyszycie świst, który... jakby coś spadało z nieba. No to ja się oglądam za siebie. Widzisz sufit. A nie jesteś... Chwilę po tym usłyszałeś wybuch. Ziemia zatrzęsła się i wszystko wokół was runęło. Słyszycie krzyki kobiet, mężczyzn. Zostaliście przygnieceni przez kilka kamieni. Nie tak dużych, żeby was zabić. Jednak straciliście przytomność. Po jakimś czasie udało wam się obudzić. Widzicie wszechobecny ogień oraz kilka ciał. Kurwa, przez jednego pierdolonego aktora może się wszystko tak spierdolić. Mówiłem, żebyś to dobrze zagrał. Nieważne. Szukajmy wyjścia. No to szukamy wyjścia. Przedzieracie się przez ten gruz i docieracie do drzwi z napisem wyjście. Ja się jeszcze rozglądam, czy nie widzę kogoś z ekipy, czy coś takiego. Próbuję nas usłuchiwać ten drzwi, coś po drugiej stronie. Słyszysz strzały, krzyki, wybuchy. W końcu się spiszesz! Ja nikogo nie widzę, nie? Jest jedynie przez drzwi słyszeliście. Otwieraj te drzwi. Tą swoją dupę, na co czekasz? Nie. To teraz robisz za mięso armatnie. Otwieraj drzwi. Za co ja ci kurwa płacę? Otwieram drzwi i go wpierdalam tam. Zacznijmy od tego, że mi nie płacisz. Od miesiąca panie, nie widziałem ani żadnego... Albo pan grasz, albo pan spierdalasz. Chcesz pan zostać tu w płomieniach, to sobie pierwszy. Zostań. Ale ja nie mam zamiaru. Otwieram drzwi i go wpierdalam. Otworzyłeś drzwi, gdy tylko to zrobiłeś, ujrzałeś kilka postaci w mundurach. Jednym z ostrzegalnych elementów była rosyjska flaga na prawych ramionach. Chwilę potem usłyszeliście coś po rosyjsku, typu idź pan na chuj. I no. Serie wypuszczone z kałaszynkowa przedziurawiły was. Ja siedziałem w środku. Upadliście w kałuży własnej krwi. Ale ja w środku gdy otworzyliście oczy, ponownie siedzieliście z powrotem w laboratorium przed klechą. Się tak mówi. I co panowie? Jak było? Ale faza, hehehe. Zajebiście, tylko jakiś kretyn się opieprzał na planie filmowym. Zapomnij, nieważne. A teraz pan na planie był. A mnie jakiś reżyser wdalał. No nie dziwię mu się, jak się opieprzałeś całe życie. Znaczy ten, no nieważne. W każdym razie, dobry towar. Wiecie, gangerzy ostatnimi czasy podkradli mi go trochę. A skoro się z nimi rozprawiliście, może udało wam się dostać kilka z tych tabletek? Zaraz, spokojnie, klecho. Towar dobry, wszystko w porządku, dałeś nam informację, ale powiedz mi, co byś chciał za to tornado? Co byś nam dał? Za tornado dam wam położenie pewnego pojazdu. Powiadasz położenie pewnego pojazdu. Powiedz oczywiście. Mi, ile tornado byś chciał? Całe, jakie znaleźliście z narysowanym krzyżem na tabletce. Powiadasz narysowanym krzyżem. Jest to niedokończone tornado, może być niebezpieczne. Takie pytanie do mistrza gry. Mhm. Jak ja tego słucham, prawda? Tak. To te moje tornado, co ja mam, nie, tylko że tak w głowie sobie myślę, czy to może być te, co... I znalazłeś się przy gangerach, coś kojarzysz, jednak nie deklarowałeś, że się przyglądasz. Ja mam pytanie. Mhm. Można go oszukać? Możesz spróbować. Nie, to ja wolę nie. Znaczy wiesz co, ja pamiętam, że znaleźliśmy trochę tornado, ale... Nie mam pojęcia, czy był tam krzyż. Musiałbyś się moich współtowarzyszy zapytać. Patrz, rozglądę się po was i mówi. Co panowie? Hm?
Mogę sobie rzucić na przypomnienie? Na coś w stylu? Okej, okay. Powiedzmy, że będzie to dla ciebie na spryt i będzie to trudny. O, spryt to fajnie. O, coś mnie rzuciło się, czy się nie rzuciło? Tak, nie, rzuciło. 19, 5 i 10. Zaraz ci powiem, czy zdałeś 19, 5. Zdałeś. Przypominasz sobie, że woreczek z tornada, jaki znalazłeś, rzeczywiście nie miał znak krzyża. No, no i co tam? Ale że co? Tam leżało kilka koło tych trupów. No dobra, ale pytanie, czy mają krzyż? Wiesz co, musiałbym zobaczyć, chyba przy motocyklu zostały. Albo może tam koło resztek będzie motocykla. No to leć, tylko uważaj, żeby nikt cię nie zobaczył, jak będziesz z tego wychodził i tu wchodził. Pamiętaj. No tak. To ja wychodzę tak dyskretnie. Dyskretnie. Widzisz, wszyscy się na ciebie gapią i wyszedłeś dyskretnie. Ale z kościoła wychodzę, wiesz, z kościoła i podkręcam do motocyklów, niby. No okej, okay. Podszedłeś do motocykli, a raczej tego, co z niej zostało. I tam siedzisz przy torbie. I udaję, że czegoś szukam. Udajesz, że szukasz, tak. No udajesz sobie. Później nie jest tak wiesz, tak rękoma ten. Tak wiesz, tak w no obklepałeś, obmacałeś sobie motor i stwierdzasz, że jest seksowy. Jest, jest. Później, że jest pusty. Siedzisz, że jest pusty, tak? Tak. I idę z powrotem do domu i jak już wchodzę do domu, wyjmuję dwa dawki tornada i chowam je, nie wiem, tam gdzieś jest moje rzeczy, okej? Okay? Mhm. I te trzy dawki biorę za sobą z powrotem do tego, do... Wiesz, chowam je i biorę z powrotem do klechu. No okej. Okay. I jak tam wchodzę już? No. No to ten, mówię, wiesz co klecha? Znalazłem, przeszukałem swoje rzeczy i tam znalazłem, trzy te. Takie tak pokazuję mu, trzy takie. Będzie to dla ciebie cholernie trudny na blef. O kurde. A blef to jest co? Spryt? Charakter. O kurde. Okej. Okay. Jesus Christ. Nie znasz. Chyba, że. Nie, na pewno nie. Ej, weź! Klecha tak patrzy. Zakłada ręce, tak. I mówi. Podszysował się swoim krzesełkiem do jednego z monitorów, stukał coś na klawiaturze, odwrócił go, ten monitor w waszą stronę. Nie! On ma kamery! Fuck! I pokazał... Pewnie jesteś, kolego? A co tam widzę? Widzi, jak udajesz, że krzątasz się przy motorach i że wbiegasz do domu. Bo jednak... Wydaje mi się, że coś tam kombinowałeś. A, John... Nie mogłeś tego normalnie zrobić, ja pierdzie. Nie jestem zły. Po prostu oddacie lub nie, wasza sprawa. Nie chcę, żeby ktoś się przez to zranił, przez to niedokończone tornado, ale wy stracicie, nie ja. Ty, Klecho, ja powiedziałem, że jesteś zły, ja po prostu uważałem, że jesteś dziwny, ale jak znam twoje tajemnice, to nic do ciebie nie mam. W każdym razie to nie jest moja sprawa. Ale wiesz... Dokładnie. Ale wiesz, no wiesz, zawsze jakiegoś gangera takim tornado łatwo je załatwić. Słyszałeś? Dostaniemy pojazd. Daj mu to tornado. To poczekaj, tam muszę iść do domu. Okej, okay, wychodzicie razem. Się. Ja mu daję te trzy tornada i idę po resztę. Okej, okay. I komu? Wy stoicie przed kościołem. A, Klecha. Dobrze, Kosku. Wsadzam te ręce do kieszeni. Kosku, rzuć sobie fartowny na wypatrywanie. A wypatrywanie to jest co? Percepcja. No. A nie znasz. Nie znam taki tak, po co rzucać? Spróbuj, może będziesz miał farta. Niestety. Nic, nieważne. Dobrze. No i masz w łapach to swoje całe tornado. No i... Zamykam tak dłoni i idę do tego i mu daję. Mówi. No, nie może było tego od razu. Klech odwrócił się w stronę monitora. Coś poklikał. Mówi, macie mapę? Jaką? No, mapę jakąś tam mamy. No teren. A, no to mam coś tam dostał ten. No mamy coś tam. A spłonkaj przypadkiem... To. Zaznaczę wam, gdzie to jest. Załóżmy, no że zostawił w domu tę mapę i wy ją macie. No, okej. Okay. Więc tak. Widzę, że macie obowiązek gangerów zaznaczone. Pięknie. Gdzieś tutaj
jest na północ od obozowiska gangerów jest stacja benzynowa, gdzie kiedyś zamknąłem samochód. Znaczy nie tyle, że zamknąłem, tylko że znalazłem zamknięty i go zostawiłem. Klecho, powiedz. Co to za samochód? Nie wiem, nie pamiętam, nie znam się na tym naprawdę. Okej, okay, Klecho, a powiedz mi, widziałeś coś tam niebezpiecznego, dziwnego? Nie, jedynie stacja benzynowa z małą przepodówką. Ej, okay. tak w tym czasie, jak oni rozmawiają, Klecha, mogę ci zadać pytanie jedno? No mów. Ty masz tak te wszystkie kamery tutaj, co nie? Tak po całym tym. I wiem, o co ci chodzi. Patrz. Widzisz, jak Klecha, klepując coś na klawiaturze, cofa do nocy i zauważacie postać, która gdy ledwo weszła w kadr... A, o to chodzi, myślałem, że co nie... Gdy ledwo weszła w kadr, zauważyła kamerę, rzuciła część o ziemię, stworzyło się mnóstwo dymu, akurat w stronę motorów i no, dym utrzymał się dość długo. Pytanie, on ma możliwość przybliżenia tego obrazu, żebyśmy spróbowali zobaczyć tą twarz? Zapytaj go. No, Klecho, masz możliwość zatrzymania i przybliżenia do twarzy tego gościa? Panie, chciałbym. I tak się cieszę, że Logan ten złom mi dał, nie? No okej, okay, rozumiem. Ej, mogę sobie rzucić, na przykład mi to nie przypomina jakieś na wypatrywanie? Kultury? Nie wiem, coś w stylu. Na to chcesz kostku? Rzeczy nie poznaję tej osoby, na przykład, wiesz, po skórze. Jedynie założyłeś tam rękę i nogę, więc... A może poznaję tą rękę i nogę, na przykład może mieć szlafro, a jakie on ma ubranie? Dobrze, kostku. Powiedzmy, że to będzie dla ciebie fartowne. I to jest percepcja, nie? Tak, percepcja. Percepcja. No powodzenia. Ej, było tak blisko. No, było bliziutko. Dobrze. Christopher, nie jesteś w tym domu. Widzisz, że John wpada i bierze coś i wypada z powrotem. Jakie? No to idę do kuchni coś zjeść, coś tam. Okej, okay, otwórz sobie mojego. Jeden wody, jeden jedzenia. Nie mam wody. Czyli będziesz spragniony, muszę sobie zapisać. Czyli otwórz sobie jedno jedzenie. A ten... Kiedy ty wychlałeś niby te wszystkie racje, które dostajesz na start? Właśnie nie dostałem żadnych. Każdy dostaje 4 wody, 3 żarcia. A, no tak. I ile było dawek leków? 7? Tak. 5? Ja nie 7. mam leków. 7, dobrze. 3 żarcia, 4 wody. No 3 żarcia, 4 wody. 3 żarcia, 4 wody, na start każdy. Nie, 4 żarcia, 3 wody. No i 7 leków. Nie, 3 żarcia i 4 wody. Aha, okej. I 7 leków. Przynajmniej u nas tak było. Dobra, w każdym razie... On nie dostaje, bo jest z Teksasu. A, no to w ogóle nie ma leków. W każdym razie, aż ten... widzimy, jakie on ma ubrania, czy coś takiego? Niestety, jest ciemno. No okej. Okay. No to cóż... Ej, poczekaj, Klecha! Ej! Masz jeszcze kamery w barze? A w którym barze? A tego, tej, jak ona ma na Betty? Betty? Ta. Mam jedynie na ulicę, niestety nie na bar. No okej. Okay. W każdym razie... Dzięki, Klecho, i... Z Bogiem! Szczęść Boże. Szczęść Boże. I wychodzimy po prostu stamtąd. Na okay. ulicę. Wyszliście. I zderzyliście się w drzwiach z Christopherem. Coś ty robił, gdzieś ty był znowu. Znowu śleżał! Ty lebiego! Ja żem zjadł coś, bo głodny był, od rana nic nie jadłem. No to ja ruszam do domu. Okej. Okay. Kostko, tak, możemy wtedy zrobić przerwę. Okej, okay, dobra. Ale taką krótką, bo ja nie tak mogę... Tak krótką. No, krótką. Na siku. Krótko. No. Dobrze, dotarłeś okay. do domu. Reszta też? Mhm. Nie! No to... Ja idę do bani. No okej, okay, okay. ja sobie... Ja chcę się przyjrzeć tym motorom. Czym? Czemu? Motorom. Czyli motorom. Po kolei lecimy. Eddie, John, Christopher. No to ja sprawdzę moje środki czyszczące, czy tam, bo ostatnio je zostawiłem w domu. Czy coś z nimi tam. Że... Są puste. Kurwa mać! Tak krzycząc na cały dom. Ze mną nikogo nie ma, nie? Rozumiem, czy Mike jest, czy... Mike, poszedłeś z kimś? No ja do domu przecież poszedłem. No Mike, słyszysz siarczysty, kurwa. Co się dzieje?
Majku, pamiętasz? Miałem środki czyszczące od jakiegoś tam frajera, nieważne, mniejsze z tym. Puste są. Zostały tylko opakowania. Ja teraz sobie dobierz opakowania po środkach czyszczących, albo środki, albo w ogóle je skasuj. Znaczy, a ja w domu zostanę, tak czy siak. No, tak czy siak, napisz. Albo skasuj w ogóle. Dobrze, więc... Eddie, znaczy John, co robisz w barze? No tak, podchodzę do Lady i mówię, dzień dobry. Widzisz Betty, taką no... rozczochraną ogólnie i z całą zadowoloną. Gdzieś w kącie bawi się Jennifer. Betty mi takie znaczone osoby. Zapadać? Nie ta. Co ja miałem... Ja tylko przyszedłem się zapytać właśnie, spłonka żyje czy nie żyje? Bo jakoś go dawno nie było widać. Ona tak, tak się opuszcza troszkę, wiesz, tak się zsuwa po ladzie zamęczona, ewidentnie mówi... Fryderyk jest dzisiaj nieosiągalny. Aha. Tak się lekko. Tak, tak, nie, albo lepiej. Tak wiesz, tak chciałem coś powiedzieć, ale tak się podrapałem po nosie i jednak powiedziałem, tak wiesz. To chyba wszystko, dobra. To nie przeszkadzam. Do widzenia byś chociaż powiedział. No mówię, że nie przeszkadzam i do widzenia. No do widzenia. Dobrze. Więc, Christopher. Stoisz przy motorach. No to chcę zobaczyć, że coś dziwnego, może coś zauważę. Rzuć sobie na wypatrywanie, to będzie dla ciebie trudny. Percepcja jak coś? Aha, nie wiem, wątpię, że byś jesteś pewien, że są zepsute. Amerykan chyba, powiem ci bracie. Dobrze, spotkaliście się wszyscy na środku drogi przed kościołem przy motorach. Dobra, ja zmierzam do sklepu Lucky Luke, nie wiem. Idziecie ze mną, czy zostajecie? Ja nie mam nic do roboty, mogę iść. No w każdym razie ja się tam kieruję, nie wiem. John i Mike idą ze mną, czy... Nie wiem, jestem ciekaw, jaki samochód podarował nam Klecha. Pytanie tylko, znaczy, jak się teraz wiecie, do niego dostać. Ja chcę. Znaczy, Mike, ty wiesz, ale oni nie wiedzą, jak chcę się dowiedzieć, co po prostu, co się stało z moimi środkami czyszczącymi, bo... No, wiesz co, wydaje mi się, że jak ukradli to, to i mogą coś innego ukraść, poza tym te motory i tak dalej. Rzućcie sobie wszyscy na wypatrywanie. Jaki? Będzie to, już wam mówię, problematyczny. Na luzie. Okej. Okay. Zauważyliście, mam... że nawet butla... O, 3 sukcesy. O, John będzie z moim efektem, bo jedyneczka. Zauważyliście, że butla, w której wcześniej była deszczówka, jest wywrócona. Ej, panowie, tu się chyba coś dzieje. Nie myślicie, że ktoś tu się szlaja? Tak właśnie, coś tu nie gra. Ten motocykl, takie. Dobra, zróbmy tak. Dwóch niech przeszuka dom. Jeden z dołu, drugi z góry. A dwóch niech przeszuka koło domu i może, nie wiem, ktoś coś zauważył. Niech się popytają. W każdym razie, kto idzie ze mną do domu? No ja mogę iść, bo ja mam akacza. No to ja biorę, ja z Keltekiem idę po prostu wyciągniętym. Ja wyciągam akacę i tak. Dziwne rzeczy się tutaj ostatnio dzieją. No tak. A Mike i Christopher, wy się rozejrzycie wokół domu, tak, ale też tak lepiej z bronią.